Witam serdecznie, ja się nazywam Maciej Podstawka. Zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Premier Morawiecki przyznał, że dla PiS jest ważna myśl socjalistyczna. Minister Edukacji Narodowej Piątkowski skomentował Marsz Równości w taki sposób, że ręce wam opadną. Patryk Wega wypuścił kolejną scenę z filmu Polityka, tym razem z Beatą Szydło. W Gdyni doszło do wypadku podczas skoku na bungee. A na koniec, na rozluźnienie, zobaczymy, o co amerykańscy policjanci poprosili przestępców. I zanim zaczniemy, komentarz dnia. Pod wczorajszym filmem ten komentujący wskazał, że to tło kojarzy mu się z piwem. Czy ktoś też tak miał? Teraz wyglądasz jak piwo z sokiem. Zaczynamy pierwszy temat. Szanowny panie premierze, to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę dzisiaj przywitać pana w imieniu wszystkich rodzin siemianowickich. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami w Siemianowicach Śląskich. Szef rządu podkreślał, że PiS zapewni górniczym obszarom sprawiedliwą transformację energetyczną i solidarność gospodarczą. Odniósł się także do idei, którymi kieruje się jego ugrupowanie. Pokażemy, że możliwe jest połączenie Zielonego Śląska z nowoczesnym Śląskiem dzięki nowoczesnym technologiom. Każdemu, kto zazdrości i dyskutuje o przywilejach, zalecam zjechanie kilkaset metrów pod ziemię, żeby zobaczył, jaka to ciężka praca. Ta praca zbudowała potęgę Śląska i potęgę Polski, powiedział w Siemianowicach Śląskich. Transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa. Naszym celem jest przeprowadzenie jej tak, aby wpływała również na wzrost wynagrodzeń Polaków, dodał. Morawiecki podkreślał korzyści, jakich państwu przysporzyło załatanie dziury VAT-owskiej i usprawnienie mechanizmów podatkowych. Szef rządu zapewnił, że jeśli PiS wygra w jesiennych wyborach, będzie kierowało się zasadami solidaryzmu społecznego. Premier obiecał, że drobni przedsiębiorcy oraz ludzie ubodzy będą mogli liczyć na większą wyrozumiałość ze strony państwa niż duże koncerny. Tak będziemy trzymać, jeśli wyborcy nam zaufają. Mówiono nam, że nie można pogodzić demokracji z sumieniem i polityką socjalną. Pokazaliśmy, że to możliwe, zadeklarował. Mateusz Morawiecki oświadczył, że nadrzędne hasło Prawa i Sprawiedliwości brzmi: Polska jest jedna. Według premiera jego ugrupowanie ma również pierwiastek socjalistyczny. PiS ma swoje źródła także w tej lewicowej, PPS-owskiej myśli. Jest również spadkobiercą myśli socjalistycznej i robotniczej. Jesteśmy także obozem patriotycznym. Polska jest naszą największą wartością, jest naszą wspaniałą matką, powiedział, nawiązując do partii, której jednym z założycieli był Józef Piłsudski. Zmianom i trzeba trzymać zawsze stronę Śląska, trzeba zawsze trzymać stronę Polski. Czy premier właśnie w taki pokrętny sposób przyznał, że polityka PiS to narodowy socjalizm? Aż przypominają mi się jego słowa z czasów, gdy jeszcze był doradcą Donalda Tuska. Jak ludzie ci zapierdają za miskę ryżu, jak było w czasach i po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. No ale cóż, głosów nie zdobędzie się poprzez dbanie o przedsiębiorczych Polaków, a poprzez uzależnianie ich od otrzymywania czegoś za darmo. No ale patrząc jednak na rosnące ceny w ostatnim czasie, to faktycznie powoli doganiamy Zachód. I to taki Zachód w piździec. Stajemy się taką małą Wenezuelą. W każdym razie nie musimy się już obawiać wprowadzania w Polsce euro. No z tego względu, że jeśli będzie tak jak było w Grecji, czyli sprzedawcy nagle zaczną podnosić swoje ceny, żeby dobijały do tych z zachodu, no to możemy jeszcze na tym zyskać. Wczoraj o tym materiale, do którego serdecznie zachęcam, pogadaliśmy sobie nieco o politycznych pobudkach Marszu Równości w Białymstoku i byłem bardzo zaniepokojony tym, że faktycznie opozycja już zaczęła pisać komentarze, zanim PiS w ogóle zdążyło się o tej sytuacji wypowiedzieć. No i dziś się już wypowiedział i to nie byle kto, bo minister edukacji narodowej. I niestety jego wypowiedź przerosła moje oczekiwania. Marsze Równości budzą ogromny opór. W związku z tym warto się zastanowić, czy w przyszłości tego typu imprezy powinny być organizowane, powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, odnosząc się do incydentów podczas białostockiego Marszu Równości. Pierwszy Marsz Równości przeszedł w sobotę po południu ulicami miasta pod hasłem Białystok domem dla wszystkich. Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykorzystywano też obraźliwe słowa.
Tego typu marsze wywołane przez środowiska próbujące forsować niestandardowe zachowanie seksualne budzą ogromny opór. Na Podlasiu, ale także w innych częściach Polski, powiedział TVN24 Piątkowski. W związku z tym warto się zastanowić, czy w przyszłości tego typu imprezy powinny być organizowane. To powoduje zamieszki, może powodować zagrożenia zdrowia wielu przygodnych obywateli i trzeba się poważnie zastanowić, w jaki sposób rozwiązać ten problem, dodał. W niedzielę rano wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński informował na Twitterze, że w związku z wydarzeniami w Białymstoku zatrzymano 25 chuliganów, którym przedstawiono zarzuty. Jak doprecyzował rzecznik podlaskiej policji nadkomendarz Tomasz Krupa, zatrzymano 21 sprawców wykroczeń, z czego 19 ukarano mandatami, a przeciw dwóm osobom skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Dodał, że kolejnych 4 zatrzymanych to sprawcy przestępstw. Pierwszy Marsz Równości w Białymstoku od początku wzbudzał emocje. Na dzień marszu zgłoszono w białostockim magistracie ponad 70 zgromadzeń, ostatecznie odbyło się kilka. Marsz ruszył z placu NZS, gdzie kilkanaście godzin przed marszem rozpoczęło się czuwanie przy sąsiadującym z placem pomnikiem bohaterów ziemi białostockiej. Do tego zgromadzenia dołączyli też liczni kibice, którzy chwilę przed marszem mieli swoją manifestację przy tym placu. Jeszcze przed marszem dochodziło do słownych utarczek między uczestnikami a kontrmanifestacjami. Kontrmanifestanci szli po obu stronach marszu przez cały czas, odgradzał ich kordon policji. Kilka razy próbowano zablokować marsz. Kontrmanifestanci stawali na przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach. Do najpoważniejszego w ocenie policji doszło przy białostockiej katedrze. Tam próbowano blokować marsz siadając na całej szerokości ulicy i placu z hasłem "Normalna rodzina równa się chłopak plus dziewczyna". A w stronę policjantów rzucano kamieniami i butelkami. Funkcjonariusze musieli użyć środków przymusu. W niedzielę po południu funkcjonariusze podlaskiej policji zaczęli publikować wizerunki osób, które są podejrzane m.in. o udział w pobiciu 14-latka oraz blokowanie ulic. Do sobotnich wydarzeń odniosła się szefowa MSWiA Elżbieta Witek, która na Twitterze napisała, że nie było przyzwolenia na chuligańskie zachowania, a każda osoba dopuszczająca się łamania prawa musi liczyć się z konsekwencjami. W niedzielę rzecznik KEP Paweł Rytel-Adrianik w przesłanej informacji napisał, iż przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Zaś rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wyraził nadzieję w mediach społecznościowych, że policja przy wsparciu MSWiA szybko zidentyfikuje sprawców ataku. Były premier Donald Tusk, odnosząc się do tych zajść, napisał w niedzielę na Twitterze, że wszyscy Polacy, niezależnie od poglądów, muszą powiedzieć: dość przemocy. Kibole, antysemici, homofobia, nic nowego. Tragedią jest władza, która jest ich patronem. Wszyscy przyzwoici Polacy, niezależnie od poglądów, muszą powiedzieć: dość przemocy, czytamy. W reakcji na sobotnie zajścia w Białymstoku swój marsz przeciw przemocy planuje na najbliższą sobotę w Białymstoku Lewica Razem, SLD i Wiosna, co ogłosili liderzy tych partii w niedzielę na konferencji prasowej przed Sejmem. Tak jak wczoraj mówiłem o tym, że te agresywne kontrmanifestacje to może być zwyczajna prowokacja opozycji, ponieważ opozycja zbyt szybko przypisała całą winę PiS-owi, kiedy nawet nie dali im dojść do głosu. Tak teraz z całą stanowczością to podtrzymuję, ponieważ o takie prowokacje nie trudno, ale jednocześnie mogę powiedzieć, że właśnie PiS sam się zaorał. Bo wbrew obiegowej opinii o tego typu marszach i zresztą słusznej, bo wyrobionej na doświadczeniach, to ten konkretny marsz LGBT to nie była żadna parada dewiantów. Oni nie usiłowali na siłę nikogo zgorszyć i nie zorganizowali żadnej prowokacji uderzającej, nie wiem, w kościół. Od środowiska LGBT z Białegostoku zorganizowali sobie marsz, w którym przeszli przez kilka ulic i wykrzykiwali tolerancja i inne tego typu hasła. Wolna wola, mają do tego prawo i gdyby nie te agresywne kontrmanifestacje, to praktycznie Polska w ogóle by o tym nie słyszała. Ta sprawa by nie wyszła poza Białystok. I nikt by o tym nie usłyszał poza Białostok. Poza mieszkańcami Białegostoku. Zmieńcie nazwę miasta. Także ewidentnie ci zamieszkowicze to są albo opłacani ludzie przez opozycję, czego mieliśmy wiele przykładów w przeszłości, na marszach niepodległości przed 2015, czy też na marszach KOD-u, albo zwyczajnie pożyteczni debile. I to pożyteczni dla ruchu LGBT. I kiedy minister edukacji narodowej wypowiada się o tym, jakby nie było pokojowym marszu w
sposób taki, że skoro wywołuje agresję w innych środowiskach, no to warto by było zastanowić się, czy w ogóle takie marsze powinny być organizowane, to idąc jego tokiem myślenia, można zdelegalizować kompletnie każdy inny ruch, jeśli tylko ma się na to środki. W końcu żaden problem zorganizować agresywną grupę, która pójdzie, nie wiem, na pielgrzymkę do Częstochowy i będzie wykrzykiwała hasła typu stop pedofilii w kościele. I czy w takim razie też powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy takie pielgrzymki w ogóle powinny być organizowane? Patrząc na to, jak PiS zorganizował reformę edukacji, teraz wielu młodych ludzi musi iść do jakichś randomowych szkół, ponieważ w ich wymarzonych zwyczajnie nie ma miejsc, no to minister edukacji narodowej może powinien się zastanowić, czy w ogóle kiedykolwiek powinien jeszcze coś organizować. Naprawdę brak mi słów, jestem szczerze zażenowany jego postawą i zwyczajnie wstyd mi jest, że człowiek o takich poglądach, o tak zamkniętym światopoglądzie pełni funkcję ministra edukacji narodowej. A co za tym idzie, to właśnie on odpowiada za edukację moich dzieci. Dajcie znać w tej ankiecie, co wy sądzicie o jego wypowiedzi i oczywiście jestem otwarty na dyskusję. A teraz przejdźmy do nieco mniej bulwersujących tematów, ale z polityki jeszcze nie schodzimy, a wręcz przeciwnie, właśnie do niej wchodzimy, bo mamy oto kolejny fragment z filmu Polityka. I te pieniądze im się po prostu należały! Ci ludzie ciężko pracowali i pracują po to, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć. Patryk Wega zdradza, czemu z kancelarii premiera wyprowadzono flagę Unii Europejskiej. W nowym fragmencie filmu Polityka na celownik trafiła postać Beaty Szydło. Reżyser nieustannie podkręca atmosferę wokół swojej nowej produkcji. Najnowszy film twórcy Botoksu ma bez ogródek pokazywać kulisy działalności władzy. Podobnie jak w przypadku poprzednich filmów Wegi, Polityka ma być oparta na faktach. Na ekranie zobaczymy bohaterów łudząco podobnych do autentycznych postaci znanych z mediów. Nie brakuje więc odwołań do m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Grzegorza Schetyny czy Bartłomieja Misiewicza. Teraz dostało się Beacie Szydło. W krótkiej zapowiedzi pojawia się wątek olbrzymich premii przyznanych ministrom. Postać grana przez Ewę Kasprzyk grzmi w sejmowej mównicy, te pieniądze im się po prostu należały. Ówczesna premier odrzuca pomysł pokazania w orędziu za swoimi plecami flagi Unii Europejskiej, bo będzie się zlewać z żakietem. Nie mogło zabraknąć też wątku kultowych broszek. Patryk Wega planuje premierę filmu Polityka na 6 września. Na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi produkcja może wprowadzić spore zamieszanie. Koniec! Koniec bezczelnych zdrajców, niemieckich szmat, piątych kolumn i totalistów, zabójców, dzieci i rodziców! Czy film Polityka może w ogóle wpłynąć na wyniki wyborów? Zdecydowanie tak, w szczególności biorąc pod uwagę to, że sam PiS robi mu taką reklamę. Kiedy Kaczyński w wywiadach się szeroko o tym filmie wypowiada, Krystyna Pawłowicz robi wpisy na Twitterze agresywne, atakując ten film i próbując odbierać mu wiarygodność, czy Misiewicz pozywa Wegę do sądu. Jeśli Patryk Wega to zaplanował, to naprawdę jest mistrzem marketingu. Ale czy w mniejszym, czy w większym stopniu to zaszkodzi PiSowi? No na pewno w mniejszym. Z tego względu, że wygraną to oni i tak mają w kieszeni i teraz walka idzie tylko o to, jak dużą przewagę będą mieli i jak długo utrzymają swoją wysoką pozycję do czasu wyborów do Sejmu. Bo największych polskich miast wojewódzkich i tak nie przekonają do siebie, nawet gdyby ten film w ogóle nie miał nigdy wyjść. No ale gdyby PiS nie robił mu takiej reklamy, to z pewnością nigdy nie odbiłby się aż tak szerokim echem, a tymczasem ja sam czekam na 6 września, żeby wreszcie go zobaczyć. Aczkolwiek tej produkcji nie należy traktować jakoś wybitnie serio, jako coś odkrywczego, bo absolutnie niczym odkrywczym nie jest i raczej powinniśmy to odbierać jak takie trochę obszerniejsze ucho prezesa. Ot scenariusz pisany na kolanie. Rozpisali sobie z jednej strony wszystkie wpadki PiSu od 2015 roku, z drugiej strony wzięli sobie najpopularniejsze memy, połączyli to, dobrali memy do konkretnych osób i tak powstał scenariusz. Ale na pewno będzie śmiesznie i jest na co czekać. A to dobrze, bo kolejny news już taki do śmiechu wcale nie będzie. Ja pierdolę. O kurwa. Chryste, panie. Pogotowie wzywać.
Pechowy skok na bungee z dźwigu stojącego w Parku Europy. Uprząż zabezpieczająca wypięła się z nóg jednego ze skoczków. Mężczyzna spadł z kilkunastu metrów na poduszkę powietrzną. Zabrało go pogotowie ratunkowe. Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 18 na bungee w Gdyni. Według pierwszych relacji mężczyzna miał przeżyć upadek, ale doznać złamań. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Wypadek na bungee w Gdyni na żywo zarejestrowały co najmniej dwie osoby. Na nagraniu widać, że podczas spadania z nóg skoczka zsuwa się uprząż łącząca go z liną. Mężczyzna spada z wysokości kilkunastu metrów na poduszkę powietrzną rozłożoną pod dźwigiem. Upada na jej krawędź, a następnie zsuwa się na ziemię. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która zabrała poszkodowanego mężczyznę do szpitala. Pechowym skoczkiem okazał się 39-letni mieszkaniec Gdyni. Mężczyzna trafił do szpitala bez widocznych uszkodzeń ciała, był przytomny i kontaktowy. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci, przesłuchują pracowników firmy organizującej skoki na bungee oraz świadków zdarzenia. Informuje Krzysztof Kuśmierczyk z gdyńskiej policji. Pytanie, jakie najczęściej padało w komentarzach pod tym filmem, to to, kto poniesie za tę sprawę odpowiedzialność. No, prokuratura już wszczęła śledztwo i będzie wyjaśniać całą sprawę. Ale patrząc na to, z jakim zaangażowaniem ruszyli na pomoc pracownicy tej firmy... Ja pierdolę. O kurwa. Chryste, panie. Pogotowie wzywać. To przy takim braku odpowiedzialności myślę, że odpowiedzialność powinna ponieść cała firma, więc może po prostu powiedzmy, kto organizował te skoki. Była to firma Bungee Club, ich strona to www.bungeeclub.pl, numer telefonu 606-978-516, a e-mail biuro@bungeeclub.pl. Nie polecam. A na koniec coś na rozluźnienie. Wczoraj mówiłem o śmiertelnej fali upałów w USA, no i nie obyło się bez komentarza policji. Obywatele USA doświadczają fali ekstremalnych upałów. Policja w Massachusetts, kurwa, znowu tam. Policja postanowiła zaapelować do mieszkańców, dopóki fala upałów nie minie. Funkcjonariusze poprosili potencjalnych przestępców, by ci wstrzymali się z nielegalną działalnością przynajmniej do poniedziałku. Według nich upały są zbrodnią samą w sobie. Departament Policji poprosił na Facebooku lokalną społeczność o powstrzymanie się od popełniania przestępstw do czasu, aż fala upałów minie. Jest tak gorąco, że jaja się pocą, napisali funkcjonariusze w poście, który od piątku zebrał ponad 100 tysięcy reakcji. Departament potwierdził w sobotę CNN, że post jest autentyczny. Jest po prostu za gorąco na łamanie prawa, twierdzi policja. Popełnienie przestępstwa w takich warunkach pogodowych to wyższa kategoria okrucieństwa. Informuje departament i przestrzega także przed potencjalnym niebezpieczeństwem dla zdrowia samego sprawcy. W poście departament zasugerował, aby wszyscy przeczekali falę upału w domach i zawiesili nielegalne działalności, aż wszystko się uspokoi. Zostań w domu, odpal klimatyzację, baw się dobrze oglądając trzeci sezon Stranger Things, pobaw się aplikacją FaceApp, poćwicz karate w piwnicy. Czytamy w poście. Wszyscy spotykamy się ponownie w poniedziałek, kiedy będzie chłodniej. Tymczasem fala upałów to całkiem poważna sprawa na terenie USA. Odnotowano już co najmniej 6 zgonów z powodu wysokich temperatur. Dobre, co? Ale hipokryzją byłoby powiedzieć, że szkoda, że w Polsce nie mamy tak wyluzowanych policjantów, którzy potrafią się zaśmiać w różnych sytuacjach. Bo oczywiście mamy. Na przykład 2 lata temu polska policja wypuściła na Twitterze o taki wpis, w którym zasugerowali, że jeśli chcecie dowiedzieć się, czy w swojej metamfetaminie macie śmiercionośny gluten, no to wystarczy zanieść ją do laboratorium policyjnego. Dobre, co? A nie. Bo chwilę wcześniej napisała to samo policja z Kalifornii. Więc jak zawsze zrzynamy wszystko ze Stanów. A na koniec drętwy słuchaj. Ty, słyszałem, że pracujesz w Google. Weź opowiedz coś ciekawego. No dobra, ale o mnie czy o tobie? Tego drętwego słuchara podesłał mi na Instagramie mordrak132, za co serdecznie dziękuję i otrzymujesz od nas złotą Elizabeth Molak. A jeśli i ty chcesz dostać swoją wirtualną statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara w komentarzach. Ja tymczasem będę się już żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!